Ta rozmowa to doskonały dowód na to, jak w ekspresowym tempie osiągnąć zamierzone cele językowe, czyli jak w 9 miesięcy przejść od poziomu A1 do C1, uzyskując GT Certificate Science, przygotowując się językowo do egzaminu FSP oraz komplementując odpowiednią dokumentację do rozpoczęcia kariery międzynarodowej. Doskonale wie o tym procesie i o tej drodze lekarz medycyny Mateusz, z którym mam przyjemność przeprowadzić dzisiejszą rozmowę, a który w swoich zainteresowaniach medycznych kieruje uwagę na profilaktykę raka jelita grubego oraz już wkrótce rozpocznie swoją specjalizację w Niemczech. Zapraszam do rozmowy. Witam, dzień dobry. Hej, skąd w ogóle pomysł o rozpoczęciu kursu w tak ekspresowym tempie? Kiedy zrodziła się ta intencja i idea przewrócenia wszystkiego do góry nogami? Wtedy, jak się zorientowałem, że w Polsce ta podróż do bycia dobrze wykwalifikowanym endoskopistą będzie długotrwała i trudna, nie wdając się w szczegóły, gdzieś zobaczyłem, że dalszy rozwój jednak może być lepszy gdzieś indziej. Jasne. Jak wiemy, twój rozwój odbywa się w bardzo zorientowanym na celu wydaniu. Nie oszukujmy się, że nasze kursy są też w ten sposób realizowane i wymagają ogromnego samozaparcia. Gdybyś miał komuś, kto dzisiaj jest na tym kursie, powiedzieć, jaka jest niezbędna cecha do przejścia w 9 miesięcy od poziomu A1 do C1? Jak byś ją zdefiniował? Co to jest? Co umożliwia zrealizowanie tego procesu w tak szybkim czasie językowego? Myślę, że jasno określony cel i wytrwałość. Nie trzeba być wyjątkowo utalentowanym. Po prostu ja bardzo dużo pracowałem. To nie jest tak, że lektorzy coś, jak wiadomo, no lektorzy byli niezbędni, żeby to właściwie poprowadzić, ale no to ja siedziałem kilkanaście, ponad 20 godzin tygodniowo, słuchając codziennie podcastów, jadąc samochodem do pracy i wracając z pracy. Prowadziłem ze sobą wewnętrzny dialog po niemiecku i tak dalej. To jakby to jest ogromna praca własna, ale myślę, że miejsce jest optymalne i no naprawdę. Mateusz, zobacz, wspomniałeś o podcastach jadąc samochodem. Też chciałam zadać pytanie, co dotyczyło tej twojej pracy własnej. Wiele osób, sam też pytałeś w trakcie kursu nas o to, co robić, jak tworzyć te kulisy. Wiemy, że w samochodzie świetnie wszystko się sprawdza w twoim wydaniu, bo nawet lekcje z jedną z lektorek miałeś w tym samochodzie i to też było efektywne i skuteczne, bo zorientowane na cel. Gdybyś tak krótko podsumował teraz, co właśnie tak najbardziej służyło ci w tym rozwijaniu tych kompetencji w pracy własnej? Były to podcasty, były to umiejętności skoncentrowane bardziej na tym odbiorze, na słuchaniu, czy jednak praktyka, jak to widzisz z perspektywy czasu? Myślę, że te dwie rzeczy, które wymieniłeś, że to z jednej strony były to podcasty, gdzie mogłem po prostu dużo odbierać tanim kosztem, właściwie biernie, a z drugiej strony na zajęciach tych prywatnych i tych grupowych największy nacisk był położony chyba właśnie na rozmawianie i to też jest absolutnie niezbędne. I dlatego jakoś to poszło, prawda? Zgadza się. Jesteś praktykiem. Mateusz, ty masz taką naturę, to jest twój temperament. Tak samo działasz w swoim zawodzie, w tym jak już się rozwijasz, jako doświadczony w jakimś stopniu lekarz, mimo młodego wieku. Ta praktyka przekładała się też na twoje podejście do nauki, które, nie oszukujmy się i zaznaczmy to wyraźnie, miało też swoje momenty, które są typowym efektem takiego działania, kryzysowe. Czy możesz wspomnieć krótko jakiś moment, bo dla wielu twoich kolegów, którzy dziś są w trakcie tego kursu, osiągnięcie tego celu wydaje się niemożliwe. Czy możesz wspomnieć ten moment, w którym też miałeś takie wrażenie, jak przez niego przeszedłeś? Myślę o takim technicznym podejściu do takiego kryzysu, w którym masz poczucie, że może nie progresujesz w języku. Jak to widzisz? Wiesz co, myślę, że jakieś wątpliwości miałem na samym początku, gdzie nie bardzo mi się chciało wierzyć, że to jest w ogóle realne, że gdzieś w tym roku już będę w stanie gdzieś jechać do pracy za granicę. A drugi taki moment był, tak naprawdę było to też mocno związane z moją pracą zawodową. To był wtedy szczyt pandemii, praca się zrobiła naprawdę, kurczę, gęsta bardzo. I po prostu byłem wyczerpany taki, nie? I gdzieś tam się pojawił jakieś zarzewie konfliktu po prostu. Natomiast tak, ale był to konflikt też gdzieś tam twój może, podyktowany właśnie tym zwątpieniem.
teoretycznie w pewnym momencie, idąc przez te wszystkie poziomy, można mieć wątpliwości, że to się przełoży jakkolwiek na to praktyczne działanie, o którym często mówimy w Castelu. Co sobie wtedy powiedziałeś, jak przyszedł ten kryzys? Że nie odpuszczasz, że nie wiem, że po prostu choćby nie wiem co, dojdziesz do tego momentu. Co ci najbardziej pomogło? To, że wyznaczyłeś sobie termin tego egzaminu? Co najbardziej pomogło ci w tym momencie, w którym wątpiłeś, że to się nie uda? Nie, no to, że mam po prostu konkretny cel, tak? Podjąć pracę zawodową za granicą i też poczucie, że no, prawdopodobnie, jeśli w ogóle jest jakaś lepsza usługa na rynku, to ja nie wiem, gdzie ona jest. I tutaj już wiedziałem, że ta usługa jest dobra i chcę po prostu dalej iść w tym kierunku, no bo to działa. I w zasadzie takich momentów, że miałem wrażenie, że nie progresuję. Może bardziej metoda niż usługa. Myślę, że to jest jakaś metoda. Pewnie mówisz o kursach tutaj, w których brałeś udział u nas. W każdym razie to jest bardziej metoda. Ona na pewno sprowadza się do usługi. To nie chodzi też o to, żeby teraz udowadniać światu, że ona jest niezawodna, bo uważam, że to, żeby to się sprawdziło, tak jak w twoim przypadku, w przypadku wielu twoich kolegów, wynika tylko i wyłącznie z tego, co sam powiedziałeś, czyli z jasno wyznaczonego celu. I tak jak też powiedziałeś, nie lektor i nie metoda jest w stanie zrealizować ten cel, tylko ty wewnętrznie i twoje zmotywowanie się do tego podjętego działania. Mateusz, gdybyś jeszcze raz dzisiaj miał podejmować tą decyzję, wsiadłbyś do tego pędzącego pociągu, podjąłbyś tak poważną decyzję o naprawdę kursie wymagającym, angażującym mocno czasowo? Tak, bo myślę, że i tą decyzję podjąłbym tak samo i tą decyzję, która jest przyczyną tej decyzji, też bym podjął. To znaczy tą o wyjeździe generalnie. Mateusz, jak to się właśnie przekłada na ten moment, w którym ten wyjazd zaczyna być coraz bliżej? Zobacz, jesteś na kursie FSP w trzech krokach w marcu, gdzie też byłeś dopiero na poziomie B1+. Mieliśmy pewne wątpliwości, ale znaliśmy cię, więc cieszyliśmy się, że znalazłeś sobie tą odwagę, bo tutaj zobacz, cały czas towarzyszy temu odwaga, prawda? I to nie dotyka wyłącznie ciebie, ale też osób, które już poszły tą drogą. W każdym razie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żebyś powiedział mi krótko dzisiaj, z perspektywy już osoby, która posiada ten certyfikat C1 ze świetnym wynikiem, czego jeszcze raz oficjalnie ci gratuluję, bo to jest na pewno niebywałe dokonanie. I to jest twoje dokonanie i tutaj mamy tego jasność. Żebyś powiedział mi, w momencie, w którym już będąc tym certyfikatem, udałeś się do Niemiec, wybrałeś się do Niemiec, jak wtedy poczułeś, że pracuje właśnie w praktyce twój język? Gdzie skonfrontowałeś się pierwszy raz z tym, że to nie są mrzonki, tylko że to, jak pracowałeś na tym kursie, w tej metodzie, przekłada się na tą realną akcję językową? No myślę, że rozmowa z panem profesorem z jednego ze szpitali niemieckich, gdzie po prostu zrobiłem lepsze wrażenie, niż myślałem, że robię. I naprawdę powiedział parę miłych słów na temat tego, że bardzo dobrze mówię. Podkreślił, że no, zna wielu młodych lekarzy, którzy mówili dużo gorzej, a zdawali FSP, jeżeli nie ma wątpliwości, że to FSP zdam. Jakby to było takim to nie była jedyna rozmowa, która tak poszła fajnie, ale ta była dla mnie najważniejsza, bo to jest najfajniejsze miejsce i po prostu wtedy poczułem, że faktycznie kurczę, nie, że ten certyfikat to jedno, ten certyfikat to wiadomo, można się nauczyć różnych rzeczy po prostu i robić schematycznie. Rozmowa kwalifikacyjna no już wygląda mniej schematycznie i tam po prostu wygląda to różnie. Dokładnie, właśnie dlatego chciałam zapytać, czy ten moment, w którym konfrontowałeś się z tym językiem w wydaniu takim spontanicznym już bardziej, prawda? Bo jednak do certyfikatu uczymy się w jakimś schemacie też się sprawdziła. Słyszałam w międzyczasie, że tak i świadczy o tym to, że jesteś dzisiaj w fajnym miejscu. Mateusz, jak definiujesz to fajne miejsce? Mógłbyś wskazać na kilka punktów, w których masz poczucie, że ta droga językowa prowadzi cię teraz do kolejnego punktu, w którym czujesz się dobrze z tym, co osiągnąłeś. Co to znaczy, że gdzie jesteś? Co to jest za fajne miejsce dla ciebie dzisiaj, ogólnie? No, jestem na drodze do miejsca pracy, gdzie będę pracował 40 godzin tygodniowo, zarabiając przy tym dostatecznie dobre pieniądze i mając szerokie możliwości rozwoju w tym kierunku, który gdzieś tam na końcu życzyłbym sobie wykonywać. Natomiast to też nie jest... Zapytać o twoją specjalizację, którą planujesz realizować w tej drodze dalszej. Tak, chciałbym być gastroenterologiem, natomiast w Niemczech jest tak, że najpierw musisz być dobrym internistą, żeby być gastroenterologiem. Myślę, że jest to możliwe, zostać w Polsce dobrym internistą, ale potem zostanie gastroenterologiem no, wiąże się z, no, po prostu
Jeszcze też ostatnio weszły takie różne rozwiązania prawne, które pozornie są bardzo korzystne, natomiast w praktyce obawiam się, że no, może to być dosyć trudne dla kogoś, kto już zaczął właśnie kształcenie się w dziedzinie zwanej królową nauk medycznych. No, natomiast niestety no, w Polsce jak już zacznie się internet, potem jest trudno zrobić jakąś wąską specjalizację i to jest gdzieś taki główny przyczynek. Ale no, przy tym też są jakieś różne inne uwarunkowania, na przykład to, że pracujesz te 40 godzin tygodniowo. Oczywiście też nie wszystkie miejsca w Niemczech są takie, bo też byłem w takich, gdzie po prostu musisz brać 8 dyżurów. Bo jak i mam nie, takich ten... lekarzy, którzy z tymi 8 dyżurami w Niemczech się borykają, więc gratuluję ci tego, że jesteś dokładnie w tym miejscu, które sobie wymarzyłeś i które ci zminimalizuje już tą ilość godzin. No jeszcze w nim nie jestem, ale myślę, że to... Jedną nogą. Okej, okay. To jest kwestia formalności. Dokładnie, Mateuszu, czyli po kursie, akurat tutaj w tym wypadku bardzo ekspresowym, nie musi on taki być. Oczywiście może trwać on dużo dłużej i to jest też pytanie o to, co kto woli, czego kto potrzebuje w danym momencie. Po kursie przygotowującym się do egzaminu FSP i po otrzymaniu certyfikatu udajesz się na rozmowy do szpitali. W jaki sposób? Mamy też tutaj różne możliwości i my żadnej jakby nie preferujemy w Castel and Germany. Uważamy, że wy idziecie swoją drogą i najlepiej wiecie, w jaki sposób znajdujecie swoje miejsca, te fajne miejsca. Nie musimy tutaj używać wyszukanych słów. Jakiego sposobu podjąłeś się ty? W jaki sposób podjąłeś kontakty ze szpitalami, które cię zainteresowały? Otworzyłem Google i wysłałem w sumie około 40 maili, może nawet 50. W różne miejsca, od dużych ośrodków w dużych miastach, przez tak zwaną prowincję i przez takie miejsca pośrednie. I właściwie z tych szpitali takich małych, gdzie po prostu jest chronicznie niedobór lekarzy, praktycznie wszystkie miejsca wysłały mi pozytywne odpowiedzi. A no, na szczęście znalazły się też dwie odpowiedzi z takich miejsc, no, umieszczonych w miastach, takich trochę ciekawszych, z szerszym asortymentem tego, co oni tam robią, jakie zabiegi są robione z profesorami na miejscu szefa. No i fajnie, jedno z tych miejsc wydało mi się ciekawe, no i tak to poszło. Po prostu zrobiłem to wszystko sam, to naprawdę nie wymaga, nie wiem, żadnych niesamowitych umiejętności, tylko wytrwałości i zorientowania na cel. Zgadza się, natomiast tutaj też niewątpliwie musisz skompletować odpowiednią ilość dokumentów, przetłumaczyć je, to każdy jakby jest świadomy tak, chyba. To tak i tutaj też no, bardzo fajna jest współpraca z tłumaczem. Zgadza się, więc każdy tłumacz, który gdzieś pojawi się na drodze, mam nadzieję również naszego polecenia będzie służył temu, żeby wspierać od każdej strony, także cieszę się. W każdym razie na pewno to, co teraz powiedziałeś, to dotyka takiej formy poszukiwania, która opiera się o inicjatywę Werbung, czyli takie zgłaszanie się z własną inicjatywą właśnie do szpitali. Dużo lekarzy praktykuje teraz te działania. Bardzo miło słyszeć, że tak dużo szpitali odpowiadało pozytywnie. Mateusz, moje pytanie, jak to wyglądało? Pisząc tu i tam, rozpoczynając tą swoją inicjatywę Werbung, obecnie bardzo preferowaną przez Was, sugerowałeś się miejscem na mapie, regionem, wymarzyłeś sobie jakieś, wiesz, krajobrazy, widoki z okna, na które patrzysz, czy bardziej szpitalem i tym, co on oferuje? No takie podejście było trochę pragmatyczne. Myślałem, że będzie dobre miejsce, gdzie jest dużo szpitali w jednym miejscu. No i jest jedna taka wielka konurbacja w Niemczech, w okolicach Zagłębia Rury i tam wysłano chyba najwięcej tych maili. Poza tym też dobrze jest zrobić to tak, żeby to był jeden land, bo cały proces rekrutacyjny, te aprobacji. Właśnie, u mnie też wchodzi też to, że ja jeszcze nie mam aprobacji, gdyby ta aprobacja już była i nie byłbym takim szaleńcem, który chce już i szybko, bo już po prostu nudzi mnie praca w POZ-cie i dyżury na internie powiatowej. To no, mógłbym zrobić to spokojnie i wtedy tych odpowiedzi pozytywnych byłoby więcej. To i dlatego tak fajnie, że w ogóle się udało znaleźć ciekawe miejsce bez aprobacji. Zobacz, świetnie, że wyszło to w naszej rozmowie, a mianowicie fakt, że ty bez aprobacji jesteś już w tak dalekim procesie. Planujesz termin w Izbie Lekarskiej właśnie. Możesz krótko o tym opowiedzieć? To jest bardzo często stawiane pytanie przez naszych kursantów, lekarzy, studentów medycyny, twoich kolegów. Jak w ogóle postawić ten pierwszy krok? Wiemy oczywiście, możemy napisać inicjatywę Werbung, możemy to zrobić za pomocą różnych innych metod, może nam ktoś w tym pośredniczyć. Oczywiście każdy decyduje o tym, co odpowiada mu najlepiej. W każdym razie,
jak to się może w ogóle, bo dużo takich przykładów mamy ostatnio wśród naszych absolwentów, dziać nie mając aprobacji, że tam już te rozmowy się podejmuje na poważnie w tych szpitalach. Jak to było u ciebie? Ach, jak było? Po prostu część z tych... Często mówicie, może sprecyzuję, Mateusz, zobacz. Często mówicie, że jeśli nie masz cudzagę, znaczy tutaj cudzagę jeszcze z innym tematem, natomiast że jeśli nie masz aprobacji, no to w ogóle szpital się tobą nie interesuje. Czy ty się z tym zgadzasz? Nie. To nieprawda. No, moje doświadczenie mi pokazuje, że dostałem trochę odpowiedzi pozytywnych. Zresztą nie było tak, że to wszystkie były inicjatywy Bewabung. Też ja po prostu wchodziłem na stronę tych szpitali i patrzyłem, gdzie szukają akurat na internę i gdzie jest interna z gastrologią i w ogóle jakiś taki szpital, no, który jest takim pełnoprofilowym szpitalem sensownie wyglądającym. Ale potem wysłałem też sporo tych takich z mojej inicjatywy maili i po prostu. Jaki był odbiór w szpitalu lekarza, który właśnie jeszcze nie jest, nie ma tej aprobacji? To były raczej takie rozmowy na zasadzie pomożemy panu, teraz panie Mateuszu, robimy tak i tak i tak. Czy ty czułeś, że oni pchną i pomagają? Jak ta rozmowa przebiegała pod kątem jakby tego realizowania, znowu fokusowania się na cel? No tak, było coś takiego, taka sugestia ze strony, że jakoś tam mi mogą. W każdym miejscu to wyglądało troszeczkę inaczej. W jednym miejscu to była jakaś płatna hospitacja, a w innym miejscu możliwość tam nocowania u sióstr zakonnych za darmo. W sensie, bo oni często mają też szpitale gdzieś tam wywodzące się z tradycji chrześcijańskiej, dlatego mają jakiś tam blok z siostrami zakonnymi, tam możesz za darmo nocować 3 miesiące na przykład, dopóki tej aprobacji nie zrobisz. Akurat w tym miejscu, gdzie ja byłem, to miało taką postać, to miejsce, które ja wybrałem, to tam pan profesor stwierdził, że po prostu ma znajomych w izbie lekarskiej i w ten sposób jakoś może uda się przyspieszyć termin FSP i jakoś to będzie po prostu sprawnie przebiegało. Ładnie, czyli bardzo wspierająco. Tak, wspierająco. Też jakieś znaczenie miało to, że mam jakieś tam doświadczenie, mam jakieś tam praktyczne umiejętności. Jeszcze raz, bo przerwało coś. Mówię, że nie jakieś, tylko duże, Mateusz. Nie, bez przesady. Myślę, że są to jakieś. Jakieś na pewno. Jakieś na pewno, dokładnie. Mateusz, jakieś pytanie z rozmowy kwalifikacyjnej. Też przygotowujemy was do tego językowo, zawsze jest taka loteria. Coś cię zaskoczyło? Coś było typowe, coś nietypowe? Sama rozmowa, pytanie techniczne po prostu, kierowane do ciebie. Bardzo często sam wiesz, borykałeś się z tą niepewnością, co może paść na tej rozmowie. Jedno. No, co sprawiło, że akurat nami się pan zainteresował? No i to jest pytanie klasyczne, ale też trochę mnie na to przygotowaliście, więc jakby zawsze jak jechałem na tą rozmowę, to miałem w głowie coś ułożone. Mniej więcej przynajmniej. Ale jakichś takich podchwytliwych pytań na szczęście nie doświadczyłem. Super. Czyli rozmowa poszła świetnie. Przed nami egzamin w izbie lekarskiej. Czy mógłbyś krótko powiedzieć i na koniec swoim kolegom, kiedy w ogóle i w jaki sposób zrozumiałeś, o co chodzi w tym egzaminie FSP i jak się dobrze do niego przygotować i jakie wypracowałeś też sam triki i metody do przygotowania się do tego egzaminu w izbie lekarskiej, który za chwilę przed tobą. Do jednego to jest na pewno kurs FSP, drugie to jest po prostu internet i grupy na Facebook, gdzie można się sporo dowiedzieć na temat tego, jak egzamin przebiega. I jakby trzeba zdać sobie sprawę, jakie jest sedno tego egzaminu, bo tak patrząc powierzchownie, ktoś może pomyśleć, że chodzi o to, że trzeba postawić właściwą diagnozę i zaproponować odpowiednie leczenie. To jest nieprawda, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dobrze, sprawnie operować językiem, mówić płynnie, nie zacinać się jakoś bardzo, znać słownictwo. No i... A właśnie jak odniesiesz do tego, jeśli mogę zapytać i przerwać jednocześnie, przepraszam, jak odniesiesz do tego znania słownictwa? Pamiętam jeszcze rozmowę z tobą w trakcie twojej nauki, ty tak bardzo szukałeś tego punktu, w którym to słownictwo gdzieś zostanie w jakikolwiek sposób zawężone. Jak sobie z tym ostatecznie poradziłeś dzisiaj, będąc już tam bliżej, prawda, tego egzaminu? Nigdy nie nauczysz się wszystkich słów, ale jest jakaś technika, która umożliwia przyswojenie tego niezbędnego słownictwa? Dla mnie to jest Quizlet i podcasty i potem robienie Quizleta z tych podcastów. Ale tak naprawdę, kiedy dobrze mówisz po niemiecku, to jesteś w stanie każde słowo jakoś tam okrężnie po prostu inaczej wyrazić. I tutaj myślę, służy temu bardzo łacina i język, który ma też swoje różne konotacje i podobieństwa również z językiem angielskim, prawda? Gdzieś to buduje też tą językową przestrzeń. Czy ty widzisz to może inaczej? Nie, no to też tak jest, no pewnie. No 99% tych wszystkich oficjalnych, tych
Medycznych określeń jakby oficjalnych w języku niemieckim bezpośrednio wywodzi się z łaciny. Ja jeszcze na studiach miałem łacinę. Wiem, że teraz młodzi mają angielski, ale jakby ten Wortstamm, ten trzon słowa jest dokładnie taki sam. Kiedy wiesz, co to znaczy, no to jesteś w stanie powiedzieć, że pneumotoraks no to jest dodatkowe powietrze wokół płuca. Jak będziesz dobrze mówić po niemiecku, to po prostu powiesz, że to jest zusätzliche Luft die Lunge od razu o was. I zawsze coś wykombinujesz. I tutaj ta kreatywność językowa na pewno i taka odwaga i otwartość, o której już wspomnieliśmy, będzie się dawać we znaki w języku, dlatego ja też często podkreślam, że to temperament buduje też te kulisy językowe i nasze podejście i otwartość, którą mamy mówiąc ogólnie i komunikując się z ludźmi. Cieszę się bardzo, że ta perspektywa też kursu, który prowadzimy dla was jedni w Polsce, umożliwia takie spojrzenie z lotu ptaka. Wydaje mi się, że lekarz i konsultanci, którzy to prowadzą, mają takie podejście dość praktyczne, prawda? Tam jest po prostu wyselekcjonowane to, o co chodzi. I później wydaje mi się, ja tak przynajmniej mówię wam wszystkim, chciałabym cię zapytać, czy to potwierdzasz, że tak naprawdę po zrozumieniu tego, o co chodzi, bardzo łatwo przygotowywać się we własnym zakresie do tego egzaminu EWSP. Dla mnie akurat to było zrozumieć, o co chodzi, to można na podstawie źródeł z internetu. Dla mnie ważne było to, że mogłem sobie pierwszy raz jakby przeżyć to sam i znacząco zredukować poziom stresu związany z tym, jakby co to będzie, jak to będzie wyglądało. A na myśli tą symulację, którą mamy w niedzielę, tak? Taką naprawdę... Tak, tak. I to też jest, to też było trochę inaczej niż taka symulacja, którą ja sobie z koleżanką dziś zrobię przez Skype'a. No bo jest to obserwowane, jest jakiś feedback. Jakby myślę, no dużo, dużo mniej pewnie bym się czuł, gdybym nie miał tego kursu za sobą, nie? W tej chwili. Zgadza się. Ale tutaj też każdy może wybierać swoją drogę i sposób, w jaki będzie się przygotowywał do tego egzaminu. Więc myślę, że podsumowując nasze spotkanie, możemy trzymać kciuki za to, żebyś w tym ostatecznym już przygotowaniu, w którym ciągle cieszymy się, że możemy ci towarzyszyć, jak najszybciej ustalił już termin i przygotowywał się znowu w tym dużym zorientowaniu na cel. Myślę, że te terminy dobrze wam robią w tej nauce. Cóż, Mateusz, twoje zmęczenie daje się we znaki, widać je w oczach. Więc czas już podsumować te wszystkie tutaj luźne spostrzeżenia, którymi się podzieliłeś. I dziękuję ci za to serdecznie, że znalazłeś dla nas czas. Trzymam kciuki i wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Dzięki, czołem. Cześć. Cześć.